Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie myszki firmy Thermaltake, a dokładnie TTE Sports by Thermaltake Level 10M. Jest to myszka laserowa, typowo dla graczy, kosztuje ona jakieś 350 zł. Rzućmy okiem na opakowanie. Przede wszystkim mamy tutaj znaczek TTE Sports, nazwę myszki oraz taką ilustrację oraz kilka informacji. Z boku kartonika również mamy informacje, jakie są założenia tej myszki. Z drugiej strony historia powstania. Również ciekawa rzecz. No i z tyłu podstawowe funkcje. Myszka posiada otwory wentylacyjne, sterowanie 3D, inteligentne oprogramowanie, aluminiową podstawę, sensor laserowy oraz dynamiczne podświetlenie. Powiem Wam, że tą myszkę miałem ochotę przetestować już od długiego czasu. W końcu trafiła ona do naszej redakcji. No i cóż, nie będziemy rozwodzić się nad informacjami technicznymi, tylko przejdziemy do testów tej myszki i za jakiś czas zapraszam Was na pełną recenzję. No ale rzućmy jeszcze okiem do kartonika. Witają nas takie wrota i już widzimy samą myszkę. Naprawdę wygląda ciekawie. Ja ją teraz wypakuję z tego kartonika. Ok, myszka jest wypakowana, ale zobaczmy jeszcze, co znalazło się w opakowaniu. Mamy bardzo fajną torbę do przenoszenia myszki z takim ściągaczem. Zobaczcie, naprawdę fajna rzecz. W środku ma przegródkę i czerwony materiał. Kolejna rzecz. Podejrzewam, iż jest to kluczyk do regulowania myszki. Zobaczymy to sobie także za chwilkę oraz dokładnie w pełnej recenzji. Mamy także taki zasobniczek z instrukcjami zapewne oraz oprogramowaniem. Już patrzymy. Dokładnie. Płyta ze sterownikami. Książeczka gwarancyjna. Oraz takie broszury. Widzicie, mysz dostępna jest w kilku kolorach. Powiem Wam, że biała wygląda naprawdę świetnie. No ale ta czarna wersja, którą mam tutaj, również jest rewelacyjna. Jeśli chodzi o wielkość, to Level 10M jest dość dużą myszką. Jest troszeczkę dłuższa niż moja prywatna myszka Bloody V5. Już widać, że ma sporo mniejszą rolkę, natomiast jest gumowana i chodzi z lekkim oporem, czyli tak akurat jak ja osobiście lubię, dlatego pewnie rolki będzie używało się fajnie. No i przyjrzyjmy się jej jeszcze. Zobaczcie, mamy dość długi kabelek w oplocie. Całkiem elastyczny. Oczywiście ze słynnym organizerem Thermaltake'a, takim paseczkiem na rzepie. No i zobaczcie, nietypową wtyczkę USB z takim uchwytem, który możemy zawiesić. I cała wtyczka jest ukryta, zobaczcie. Oczywiście pozłacane styki dla maksymalnej prędkości transmisji. Fajne logo TT. Zamykana generalnie na wzór pendrive'u. Naprawdę fajna rzecz, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim w myszce. Maksymalne DPI tej myszki to 8200. Zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy. Tak właśnie wygląda Level 10M. Kabelek z przodu jest jeszcze przytrzymywany przez taki element. Nieregularne rozmiarowo klawisze główne. Lewy klawisz jest duży, prawy jest troszeczkę mniejszy. Mamy tutaj też diody, które pewnie będą nas informowały o aktualnym DPI. Wspomniana wcześniej wentylacja i miejsce na imbus. Jeśli dobrze widzę, tutaj właśnie wkładamy ten kluczyk i regulujemy myszkę. Jeśli spojrzycie, zobaczymy, że mamy tu jakieś elementy do rozkręcania. O, i po bokach dodatkowe przyciski. Oczywiście dokładną ich funkcję poznamy w pełnych testach. Z drugiej strony również takie specyficzne, okrągłe przyciski. No i kolejne miejsce na imbus.
co się rzuca w oczy i przede wszystkim co czuć. Myszka naprawdę dość ciężka. Górna powierzchnia jest gumowana, tak więc lekko antypoślizgowa. Myślę, że dłoń będzie się dobrze trzymała tej konstrukcji. Natomiast zobaczcie, cały dół mamy z takiej aluminiowej, dość grubej, solidnej płytki i widzimy praktycznie większość wnętrza myszki. A od spodu, jak to termaltejka, dość duża tabliczka z logo producenta i ślizgacze. Dość małe, ale wykonane z naprawdę rewelacyjnego teflonu. Dwa malutkie pomocnicze oraz dwa główne. No i jak to się porusza na porządnej podkładce? Na tych ślizgaczach myszka po prostu płynie. Tak więc myślę, że używać jej będzie bardzo dobrze. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie pierwszy rzut oka na myszkę Level 10M. Myślę, że testy tej myszki będą naprawdę ciekawe, tak więc zapraszam Was za jakiś czas do pełnej recenzji. Tam omówimy sobie ją dokładnie, podsumujemy wrażenia z grania tą myszką, no i postawimy jakieś wnioski końcowe. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!